Chciałam się z Wami podzielić świadectwem uwolnienia po modlitwie o kobiety, które poroniły. Zbierałam się z tym kilka ładnych tygodni, ale wiem, że jest to potrzebne. Sądziłam, że sobie z tym poradziłam, po iluś tam modlitwach, ale niestety w momencie, kiedy tutaj Artur poprosił takie kobiety, ja po prostu rozsypałam się. Zanim była tutaj ta modlitwa, na samym początku, po drugim poronieniu, nie akceptowałam dzieci młodszych od pierwszego swojego syna. Później jakoś udało mi się to wyjść, jeszcze wtedy nie znałam Boga. Później dotarłam do takiego miejsca, że zobaczyłam, że ja żyję gdzieś z 18 lat w żałobie po swoim dziecku, po swoim trzecim dziecku. I tak sobie żyłam. Przerzucałam tą odpowiedzialność na to, jaki zawód wykonuję, no i że jestem już starsza, więc wypadałoby być bardziej poważną. Niestety jeszcze z takiego życia na poważnie jeszcze wychodzę, jeszcze nie udało mi się wyzbyć takiego zachowania poważnego na baczność. I w momencie, kiedy tutaj była, jeszcze pomiędzy właśnie tym uświadomieniem sobie, że żyję życiem w żałobie, to była jeszcze, z koleżanką się modliłyśmy i widziałam mnie, kiedy trzymam martwe dziecko. I po prostu nie chcę oddać tego dziecka. Ono już było zmumifikowane, ale ja go dalej nie chcę oddać. Dalej go trzymam. I po tej modlitwie w takiej duchowej rzeczywistości wykonałam pogrzeb swojej córki. I też jest to związane z tym, że po prostu to drugie poronienie było, ja poroniłam po prostu w łazience. Ja trzymałam w ręku swoje martwe dziecko. Ona miała wtedy około 4-5 mm. I myślę, że to było takie najgorsze dla mnie, dlatego żyłam sobie w tej żałobie. I kiedy wyszłam do modlitwy tutaj, sądząc, że tak naprawdę to już się właściwie, to ja już sobie poradziłam z tym. Okazało się, że sobie kompletnie z tym nie poradziłam. Ja się tutaj rozsypałam. Byłam ledwo co stałam na nogach, żeby Artur mógł się pomodlić. Po tej modlitwie, kiedy odeszłam na krzesełko, beczałam dobre godzinę, jak nie dłużej. Ale w tym czasie niebo zrównało się z ziemią. Bóg mi pokazał moją dwójkę dzieci. Okazało się, że to pierwsze poronienie, które ja uważałam, że to jest po prostu poronienie dla Boga, to jest dziecko. W ułamku sekundy wiedziałam, jak on ma na imię i ma na imię Jakub. I w tym momencie co jakiś czas po prostu widzę swoje dzieci, które są uśmiechnięte i zadowolone, bo są już w domu. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mam trójkę dzieci. Mam Piotra, który jest tutaj jeszcze ze mną, mam Jakuba i mam Ewę. Amen. Ja wam chcę powiedzieć, że my sobie z Kasią pracujemy w zasadzie już teraz nie mogę powiedzieć, że terapeutycznie, bo nie, bo ona już tutaj jest po tym całym procesie. Ale powiem tak, to uwolnienie spowodowało niesamowity ruch w jej życiu. My razem przyglądaliśmy się temu później, co się dzieje w jej życiu. To wywarło wpływ na każdą dziedzinę. Wywarło wpływ na finanse, na jej powołanie, a nawet na kondycję fizyczną. Na wszystko. Rozumiecie? Człowiek zniewolony jest jak w kleszczach. Czasami się wydaje, że to tylko jedna dziedzina jest zniewolona.
cały zespół dzieci jest zniewolony. Nie ma jedna dziedzina, są pewien zespół jest zniewolony. I tutaj naprawdę ja na to patrzyłem, przyglądałem się, jak jeździłem do Łodzi, mieliśmy spotkania i spotkania tak naprawdę przeszły z takiej tej formuły zupełnie terapeutycznej, bo to już nie było co tam terapeutyzować, na taką formułę typowo duszpasterską, mentoringową. I ja widziałem, w jaki sposób ona rośnie. Jak się przestrzeń proroczą u niej zaczęła rozwijać. Rozumiecie? To jest kłódka, jak jest kłódka na głowie, to jest masakra po prostu. Masakra.